ole, pierdole, wykopcie! Renia, kurwa! Renia! Renia! Run away! Can you say? From each other, far away from each other. Oh, now we say I'm sorry. Woo! Shakira, Shakira. Wuja, wuja, a do Maka pojedziemy! A wujek, a kupisz mi sandały! Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam was w takim nietypowym vlogu na moim kanale. Ze mną wspaniałe osoby, Boże osoby, ze mną jest Bronczuś. Dzień dobry. I jest ze mną Adaś. Witam serdecznie. Kurde, vlog jak niczym kilkanaście lat na to, jak my w 60. To trzeba warto. Jakby my w 60. Jeden stał z jednej strony drzwi, drugi z drugiej. Bez koszulek. Tak my jeździli kiedyś. Tak było, ale to się zmienia. To jest wiekopomna chwila dla mnie. Morda mi się śmieje od ucha do ucha od kilkunastu dni, bo jak się pewnie już po tytule, miniaturce domyślacie, jedziemy kupić ciągnik, jadę kupić ciągnik, tak to mogę powiedzieć, będzie to mój ciągnik. No jestem mega podjarany tym wszystkim, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jak się uda załadować, generalnie już jest wszystko praktycznie, można powiedzieć, że klepnięte, zadatek dany, jedziemy go już, tak można powiedzieć, spisać umowę, zapłacić, rozliczyć się i no przyciągnąć go na solec. Przede wszystkim go zobaczyć. I zobaczyć pierwszy raz, bo no wszystko załatwił za mnie tata, no bo jest to 30 km od Solca, więc naprawdę blisko, udało nam się ten traktor znaleźć, wydaje mi się, że mega okazja. No ale tej marki nigdy bym sobie chyba nawet nie wymarzył, a powiem wam, że ostatnio, tak, nawet by o tym nikt nie pomyślał, a powiem wam, że naprawdę ciągniki poszybowały, ceny ciągników tak poszybowały w górę, że mój wymarzony International, którego chciałem, kosztował kiedyś, bo 3-4 lata temu 30 tysięcy, teraz kosztuje 50. No i niestety, no, na marzeniach się o International skończyło, ale ważne, że o marzenia człowiek dążył i będzie miał wreszcie swój ciągnik. I powiem wam szczerze, że chyba będziecie też mega zaskoczeni. Mam nadzieję, że tak samo jak i my, bo tylko i wyłącznie widzieliśmy go po zdjęciach i nagraniach. Ja byłem mocno zaskoczony, jak zobaczyłem ogłoszenie, także myślę, że widzowie będą zaskoczeni jeszcze bardziej. Cieszę się. Bo tak jak Bolek powiedział, że no nikt by się nie spodziewał w ogóle. No myślę, że sam Bolek się nie spodziewał. Myślę, że sam Bolek, słuchajcie, się nie spodziewał, że taki ciągnik kupię. Bardziej gdzieś tam było oscylowane albo w tego case'a, tak, tak? Dokładnie. Albo coś, po prostu polskie, coś, albo coś polskiego, nie? Ale chociaż powiem wam, czwórki, szóstki, to wszystko cena. Takie ceny, że... Ja to jest, jak powindowało to do góry, to ja byłem przerażony, jak za 30 tysięcy teraz ciężko było fajną 60 znaleźć, albo 30. No, takie czasy niestety przyszły, więc ten ciągnik naprawdę to jest, miejmy nadzieję, że okazja. Zobaczymy, wiadomo jak to się spisze w polu, wiadomo jak to w pracy będzie wyglądało. No proszę bardzo, kombajn do Bolka. Solec, proszę bardzo, na solec. Landa za MF-a, to ci powiem, no kurde, to by było naprawdę fajne, nie? Ale słuchajcie, na te 10 hektarów, ja też to jest, wiecie, to te maszyny, które były kupowane na Solcu, to były głównie kupowane pod to, że z myślą kiedyś pojawi się ten ciągnik. Rodzicom się nie opłaca tego gospodarstwa rozwijać i nie chcą na razie nic kupować, a ja po ostatniej akcji chorobie, gdzie akurat sobie żeśmy pojechali na uprawy, na to wszystko, to powiem wam, że masakra, powiedziałem sobie, wróciłem do domu, cały tydzień zdychałem na antybiotyku i powiedziałem sobie, że nie, szkoda zdrowia na to wszystko, muszę kupić sobie ciągnik z jakąś już komfortową kabiną, żeby po prostu nie jeździć z otwartymi drzwiami w kurzu, w przewiewie, tylko żeby sobie pojechać pięknie na pole, włączyć sobie nawiewy i tak właśnie jeździć, także no tutaj mega się cieszę i czekamy co to w ogóle z tego wyjdzie, także słyszymy się gdzieś albo na miejscu, albo jak już będzie na nawecie, nie wiem sam jak to będzie wyglądało. Także... Ja pokaż tu jeszcze, tu z konstrukcją na Janku z Matixem koparę wjeździ. Zapraszam na Janusze Budowlanki na kanał farmingowy.
Chyba mordeczki nikt nie spodziewał. John Deere 3130, 6-cylindrowy, 90 koni, może bez napędu, ale słuchajcie, no naszukaliśmy się teraz ciągnika. Jest luks, jest zjechane. Fajna wersja. Czekajcie, cyk. Jedyneczka. Biegi to są naprawdę coś pięknego. Słuchajcie, wspomaganie, no kurde, no morda mi się cieszy, bo ja nie myślałem, że tą maszynę tutaj uda się kupić na gospodarstwo. W ogóle zobaczcie skrętność tego wszystkiego. Nie myślałem, że to w ogóle będzie John Deere, nie? Słuchajcie, tak szczerze powiem, miał być International, ale nic się nie udało kupić. Ja już potrzebowałem po prostu teraz, aby gdzieś można było sobie fajnie w ciągniku posiedzieć, w ciepłym, a nie w wietrze, nie w kurzu. Czekajcie, jak tu światełka są? Cyk. Okej, słuchajcie, ogarniemy wszystko, ponagrywam dronem i tu już na spokojnie sobie pogadamy co i jak. Tak jak mówiłem, tego chyba się nikt nie spodziewał, że ze stajni John Deere'a coś tu się pojawi. Te dwa ciągniki. O, proszę uważać, żeby tam jeleń tylko się nie zdarł, bo to nie wiadomo, czym oryginalne. Wykupany. Kurde, słuchajcie, zarąbiście, te dwa ciągniki ze sobą wyglądają. Myślałem, że będzie o wiele większy ten John Deere, ale nieźle, już jest też ciemno, więc wybaczcie za jakość tego materiału, ale po prostu my dzisiaj wsiedliśmy w auto, przyjechaliśmy 300 km i praktycznie, wiecie, obejrzeć go, załadować na lawetę, kupić, przywieźć. I żeby dla was ten materiał nagrać i wracamy zaraz na bytu. Na nas patrzy. Także w najbliższych 6-7 godzinach zrobimy 600 km, ale miejmy nadzieję, że było warto. Warto było. Ale było warto na pewno. Tak, i dla was, a dla mnie to już tym bardziej. No morda mi się dawno tak nie cieszyła. Generalnie no chciałem coś z przednim na pewno, bo jednak no uciąg najważniejszy, ale powiem wam, że nie ma co wybrzydzać. Most chyba za 5000 znalazłem, więc jak będziemy chcieli go doinwestować, to nie będzie problem, żeby tu przedni napęd założyć.
To jest chyba tylko jeden mankament, ale to wiecie, to jest szóstka, 90 koni. Na te maszyny, które mam, to będzie miało uciąg i to w zupełności wystarczy, ten ciągnik. Niektórzy powiedzą, że może nie będzie miał co robić, ale to ja powiem wam szczerze, wolę szóstkę bez turba niż czwórkę z turbem. Z jednej strony Bolek mówi, słuchajcie, że nie będzie miał co robić, znaczy ktoś by mógł napisać, że nie będzie miał co robić. A z drugiej strony najważniejsze chyba jest to, że odciąży przede wszystkim 3 peka, nie? Tak, to do tego wreszcie moja obrotówka, która jest do zrobienia i do ogarnięcia, bo myśleliśmy, że nic z tego już nie będzie i no po prostu 60 nie dawała z nią rady, więc ją trzeba teraz ogarnąć i wrócić do tego, żeby była trzyskibowa. Talerzówka, to sami wiecie, teraz będę mógł dołożyć wał i ją obciążyć, więc to będzie całkiem inaczej. Całkiem inaczej to będzie wyglądało, nie? No tak myślę, że jest zadowolony, bo on tak, jeszcze... Tak, no słuchajcie, trzeba go pogłaskać ładnie, bo naprawdę... Jeszcze on 2-3 lata jakby miał... Zrobił piękny kawał dobrej roboty w tym gospodarstwie, aczkolwiek no... On tu zostaje, żeby tak, się nikt nie tak, martwił. Tak, tak, teraz nie idzie. On zostaje. Tym ciągnikiem ja sobie będę orał, będę talerzował, tata w tym czasie będzie mógł siać, no bo wiadomo, nie wszystkie maszyny zmienimy od razu teraz, ale to na spokojnie. Ważne, że jest ten ciągnik wymarzony, jest coś większego i ja najbardziej się cieszę z tego, że zamknę się w tej kabinie i nie będę narzekał na to, że mi wieje, że mi kurzy, bo no trzeba o to zdrowie dbać, a jednak przez ten sami zresztą widzicie i pamiętacie, jak to wyglądało na ostatnich vlogach. No ja wam za dużo nie opowiem o tym ciągniku, bo słuchajcie, ja to się aż tak nie znam, wam tu teraz nie, wszystkiego nie wymienię. Może ktoś was dać znać, może jeżeli ktoś miał taki. Ktoś, kto użytkuje tak, takiego John Deere'a. Jakie opinie, bo ogólnie sobie czytałem o tym wszystkim, naprawdę bardzo fajne ciągniki, niepisujące. Więc miejmy nadzieję, że i w naszym gospodarstwie też tak. No przede wszystkim, słuchajcie, z racji, że to jest szóstka, 90 koni, to nie jest ciągnik wyżyłowany, tylko on będzie miał z tymi maszynami no lekko, nie będzie miał takiego uciągu, nie będzie miał po prostu aż tak ciężko jak miał trzypek, nie? Będzie miał dużo lżej. No i przede wszystkim, tak jak Bolek powiedział, no w końcu będzie trójka obrotówka. Tak, to będzie i słuchajcie, koniec tych brust, tych dziur, które są na polu. My jeszcze na szybkości zaraz pójdziemy, bo pokażę wam, jak zboża wyglądają, bo w poprzednie dni widzieliście vlogi, a jeżeli nie, to zapraszam. Właśnie z uprawy się, bo jeszcze takie ostatnie rzeczy z szczypekiem związane. No ale teraz do wiosny. Kilka rzeczy, nie wyjedziemy dzisiaj w pole, bo kilka rzeczy jest tam lekkich do poprawki. Musimy sprawdzić, gdzie co cieknie, ale to jest akurat po to właśnie jesień, zima, żeby te rzeczy ogarnąć. No, powiem wam, że kabina jest tak przestronna, jest tak ogromna, że ja jak szedłem pierwszy raz, po zdjęciach to tak nie oddawało, to byłem naprawdę, naprawdę w szoku. Ale nawet sobie porównać można, jak te kabiny są, co nie? Jaka ta jest o wiele szersza, ale ogólnie mega pasuje do tego, no. To nie? Ja uwielbiam, uwielbiam Magnum, uwielbiam ciągniki z dużym przodem i powiem wam, w środku, jak się w nim siedzi, to ten przód jest, no tak jak w jakimś tym Maxumie, tych 300 koni, te case'y przodu. Ten John Deere to jak ta lokomotywa. Fajnie, że to nie jest ta lokomotywa, jeszcze też tym bardziej, bo mnie wkurza ten słupek na środku, to no. Tak dziwnie to wygląda. Ta kabina jest o wiele fajniejsza. No i co też, co mi najbardziej się podoba w tym John Deere, to, że mamy tutaj całą hydraulikę pod prawą ręką, wiecie, opuszczanie, podnoszenie, a nie sięganie z tyłu i po całym dniu orania na 60, no nie było ciekawie. Możemy iść jeszcze do tyłu na chwilę. Ciemno trochę ludziska, ale noc nas zastała, także przepraszamy za to, że mało widać. O, proszę bardzo. Weź szybę otwórz. Bo taka szyba jak cały ten. O, mamy też fajnie zrobione na linkę. Jesteś w stanie to pokazać? Tak, jak to się... dolny zaciem przepływ. Aha, on bez tego się nie podniesie. No to on blokuje, nie? Aha, jak odejmiemy to, wtedy na linkę mamy fajnie zrobione podnoszenie tego zaczepu całego, więc też spoko, bo nie będzie trzeba wychodzić z ciągnika. Jest to wszystko automatycznie już, więc naprawdę mega fajnie to wygląda. No jedyną rzeczą, którą... O, jest, działa. No. Tylko, że mówię, trzeba ten dolny zdjąć, on blokuje, nie? Jedyną rzeczą, którą ja bym osobiście tu zrobił, to chyba bym przerobił te kule na haki normalne, nie? Te euro ten. Bo to jest dużo lepsze zaczepianie, nie? No wiadomo, nie? Całkiem inaczej. Ale to już są takie, wiecie... No i nie wiem, czy nie trzeba od ciągniku założyć. No tak, bo on nie ma. Bo nie ma, nie? Czego nie ma? Nie ma, ale... Nie ma. Czego nie ma? Od ciągników tych jest. A, od ciągów, dobra, no. Od ciągów, od się na bałek? Nie, to jest zapasowy bałek, to jest inny bałek. Patrz, ten ma... Ten jest inny bałek, to jest po prostu wymienny, taki, że od razu jak wiesz, tak. Przepiwko, no to ma... Cztery wyjścia hydrauliczne, więc spoko. To był mankament 60, że trzeba było się napierdzielić, żeby tą talerzówkę podnosić na poprzeczkę, jako w ogóle tu już nie będzie z tym takiego problemu, bo wszystko mamy w ciągniku pięknie zrobione. Dobra, słuchajcie, przestawiliśmy tryb w aparacie. Ale ten ręcznie tu jest trochę lepiej to wygląda. O, trzeba naprawdę tutaj nieźle się nawajchować, żeby ten ręczny ściągnąć. Co my tutaj mamy? Przód, tył oraz w lewo i do góry mamy dwójeczkę, czyli szosowe.
tak sobie zostawimy. Jedynka, dwójka, trójka, żółw, zając, to też bardzo ważna rzecz w tym ciągniku, o czym zapomniałem Wam powiedzieć. No i tu, tak jak mówiłem, to podnoszenie jest pod ręką. Więc to jest dla mnie mega. Musisz jechać tam na samochód. A, dobra, faktycznie. No i zobaczcie tą skrętność. Mamy nawały. Nie, spokojnie. Odwrotny on jest, nie? Tego mu nie można zarzucić. Dobra, włączamy sobie zająca. To aż dziwi mnie przy tym ciągniku, bo naprawdę to jest kawał gabarytu. No chłopie, zobacz tę deskę rozdzielczą tu, jakie to jest długie, nie? Zobaczcie też wspomaganie. No to czego mi brakowało w 60, to wspomaganie, zobaczcie, jednym palcem to idzie, nie? Jest już trochę ciemnawo. Czy na zimową orkę? Zobaczymy, trzeba najpierw teraz trójkę, obrotówkę ogarnąć. Słuchajcie, tam wiele roboty nie będzie, więcej będzie do zrobienia z tą całą wieżyczką i zrobieniem obrotu, bo w końcu wiemy, co było problemem. Nie ma normalnej wieżyczki, jak nie wiem, 90% pługów albo i nawet więcej, tylko ma wieżyczkę tak jakby od boku, ten obrót jest boczny, gdzie ja się jeszcze wcześniej w życiu realnym z tym nigdy nie spotkałem wcześniej, ale to się teraz już zrobi, jeżeli człowiek wie, o co chodzi. O, kurde, trzeba naprawdę wyczuć, bo biegi i wszystko chodzi tak leciutko, że człowiek do 60 przyzwyczajony, że trzeba się za kierownicę złapać i wszystko docisnąć, a tu całkiem inaczej, nie? O, wrzućmy sobie żółwia. Ale już ogarnąłeś chyba skrzynię, co? Tak, już skrzynia jest ogarnięta, więc około 30 na godzinę można się rozpędzić, tak mniej więcej. Biorę, nie ma chuj. No ile? 3 pek pójdzie 28 chyba, bo jest szybszy od 60 o 3 km chyba. 25-60. To jest dojebane na pompie. No tak, no, ale to jest, mi się wydaje, że i tak szybszy jest od 60 na pewno 3 pek. Bo ja jest... biorę, to nie ma chuja. Robimy wyścigi, nie? Wyścigi 3 pek po Żądir. To słuchajcie, to się będzie robiło, ale dopiero na wiosnę. Tutaj co to raz w roku będzie mógł się przejechać z przyczepami na skup i to jest tyle. Na pola, powiem Wam, pewnie bym patrzył na to, czy ma szybką w skrzynię, czy też nie, jeżeli bym miał na pola, nie wiem, ze 3 km, ze 2, 4, 5, 10, tak jak na przykład Tanas ma niektóre swoje pola dalej, to myślę, że na to bym patrzył. Tutaj to nie ma sensu, bo on się nawet nie zdąży rozpędzić, a już na pole będziemy wjeżdżać. No i mówię, jak się siedzi w nim w środku, to jest tak ogromny, wydaje się, jakbym jechał. Szczerze porównując, może nie szóstka, ale tak jak około 140 koni jakiś ciągnik, tak mniej więcej. Bo szóstki też mają długi przód, jeśli chodzi o Ursusa. Ale no tutaj to trudzi jak grzeje w ogóle. No tak. No szokuje to, jak fajnie na wiewy chodzą, jest na grzewnica, jest wszystko, więc no coś pięknego, o to w tym wszystkim właśnie tutaj chodziło, nie? No tutaj. I no byle się sprawował, tylko zadbać o te wycieki, które teraz lekkie są i wtedy będziemy go sobie testować. Nie wiem, zobaczymy. I czy na zimową orkę, no trzeba będzie tu gałęzie poobcinać. Gałęzie nie poobcinane? A pod trzy peka nie trzeba. Dron druga nie trzeba nas. Było, dobra, ja jeszcze sobie zobaczę tak szybko wszystko, że to jest taka akcja, że nawet drona sobie nie zdążyłem jeszcze. O, tam leży właśnie. Tam sobie dronik leży. No szybka akcja. Dzisiaj. Weź mi strzel raz w roku, raz w roku, słuchajcie, człowiek szampana otwiera. Przepraszam, drugi raz, bo jeszcze moje auto było oblewane. A no tak, oblewaliście, ale ja tak oblałem, nie? Tak oblał, że nie mogłem dobyć. Szyby mu nie wybił, bo będzie biało sprzedał. Wystrzel to najpierw i wtedy trzeba. Ja się boję. Kurwa, tak zajebie. Teraz. O. Ale przód oświetlany. Popona, jego popony się spisują za jego. Strzelaj popony. Misio, jakby co, to nie jest reklama. To nie jest lokowanie produktu. Piękny John Deere. Proszę, wycałować. Wycałować trzeba normalnie, bo to... Boże, jaki filtr. Ej, dobre, daj jeszcze. To dobre te, nie? Takie te najtańsze, to najlepsze zawsze. Trzeba było Piccolo kupić. Gdzie tam Piccolo? Droższe niż to, co jest. To ten piątaka Biedronce. Przepraszam, ty powiedziałem. Ciężko nie będzie... Lokowanie już ma. Ciężko tu nie będzie miał chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję, więc... Nie, ja nie tak mogę, bo ja prowadzę. Ja bym jemu chętnie nalał, no, ale no, nie wiem, czy przepali. Do tego drugiego korka odkręcimy. Nie ma co za dużo chwalić, słuchajcie. Tak, to jest... Chwalić będzie można dopiero wtedy, jak pójdzie w pole. I zobaczymy, jak będzie pracował, ale to dowiemy się może jeszcze na jesień, a jak nie, to dopiero na wiosnę. Dziękujemy Wam w tym vlogu, bo już pewnie nie będzie czasu się odpalić. Proszę bardzo, to ja jeszcze idę, poczekaj. Proszę przyjść. A choć nie wiem jeszcze, bo Kuba ma przyjechać, mamy dzisiaj zrobić ten poprzeczniak Głęboszem. Myślę, że jego... będzie widać. Myślę, no nic, że... będzie coś widać. Z drona będzie widać, jak on odpoli, to będzie wszystko widać, światła.
na razie poprzeć, jak tylko robimy jego Attilką, a myślę, że sprawdzimy też Głębosza. W dwóch łapach myślę powinien sobie poradzić, więc Głębosza sobie sprawdzimy może na wiosnę dopiero, ale na pewno będę chciał tego Jodila sprawdzić, no bo... No teraz słuchaj, to będzie jedno wielkie sprawdzanie wszystkiego, po kolei. Wszystkiego, po kolei. No. Bo jeżeli będzie dobrze, to sobie takiego Głębosza zakupię. Szukać teraz agregata uprawowosiewnego. No. Ale najważniejsze też jest Głębosz, bo tego ta ziemia potrzebuje. Tu było kiedyś głęboszowane? No. Ile? Ja? Dawno. A nie, nie ma co za dużo maszyn szukać, bo 60 nie będzie miała co robić. No nie, spokojnie, to jeszcze będzie miała. Dobrze, że mi się nie powiesiła jebana. Dobra, to tyle w tym vlogu. Chyba, że jeszcze później się odpalimy, a jak nie, to na razie strzała. Trzymajcie się, cześć i dzięki wielkie. Do usłyszenia po kaszepsku. Kurde, słuchajcie, ja się nie spodziewałem, mafia Solec z tej strony. Ja nie wiem, czy to będzie nowy vlog, czy to będzie dołączone do przyjazdu z John Deere'em. Nie mam zielonego pojęcia. Przód już podobny jak u mnie, ale no oczywiście Kubuj ze mną. No tyle vlogu, co my w tym roku i to, co w ogóle się dzieje, ile razy było tak, ja ostatnio do siebie przyjechałem, chyba na jęczmień wtedy, z Kubą powoziliśmy obornik, którego w ogóle nie było pomysłu wcześniej, to tak po prostu wyszło, że tak powiem, z dupy. Dzisiaj tak samo, ja przyjeżdżam, Kuba mówi, ja co robisz wieczorem? No jestem u ciebie akurat Attilką. Ja mówię, a no to zajebiście, akurat my zjechaliśmy, więc wszystko pięknie. Nie zdążyliśmy wam pokazać, jak wygląda Przężyto. Teraz nie wiem, jak to będzie w kamerze GoPro oddawało. Ogólnie mamy rozpalone w takim John Deere, to trochę rzeczy widać, ale no tu w 100% nie jestem w stanie wam wszystkiego zapewnić i powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo GoPro takie do nagrywania wieczorem jest 2:10. Jak nie będzie kropiło, to pójdę po drona, bo już dzisiaj wreszcie sobie drona przetestowałem. Przetestowałem sobie drona i powiem wam, że naprawdę jestem zadowolony, jak nagrywa wieczorem. Tata mówi, że było to kiedyś głęboszowane, ale ja przynajmniej tych czasów nie pamiętam. Jedziemy na razie ten nasz nieszczęsny poprzeczniak, żeby poprzerywać tą wersję, tą glebę płużną, żeby to troszeczkę napowietrzyć, no i najważniejsze, żeby ta woda schodziła. Jest teraz no w miarę zrobiony ten rów, więc miejmy nadzieję, że ta woda będzie miała gdzie uciekać, no i też no od 4 czy 5, 6 lat w końcu będziemy mogli ten poprzeczniak normalnie na wiosnę obsiać, bo niestety tu w tym roku nie było zbiorów, było zasiane, ale zbiorów niestety nie było, z racji takiej, że po prostu no chyba by trzeba było poczekać do jakiegoś września, żeby ta mieszanka wiosenna, która była ciana, mówię, w czerwcu, dopiero wyrosła. Także tutaj sobie odpuściliśmy, poszła talerzówka, dlatego też mamy narodowy. Nie ma tu żadnych kabli? Ja nie, o niczym nie wiem, więc nie powinno być. Jadę. Ja powiem wam tak, lecimy na, o ja pierdziele, 45 centów? 35, o 10 zawyża. Aha, o 10 zawyża, dobra, czaj, o co chodzi. Kurde, jednak jak tak patrzę sobie do tyłu, jednak ten talerzowy, to talerzowy i widzę, jak jest pięknie posiane. No teraz słuchajcie, u mnie zostało, kurde, sobie zrobić w końcu zestaw uprawowo-siewny i jak ten John Deere będzie wszystko chodzi, wszystko będzie dobrze, no to naprawdę świetna, świetna sprawa. Mordeczko, no ty Attilkę masz już drugi sezon? Drugi sezon. Musiałeś to kupić, no bo niestety Solec jest wymagający. No, miałem nadzieję, że będzie chodził w 3 metrach i 150 koni jako tako daje radę nawet. No jednak jest zapotrzebowanie, wiadomo, nie, na, próbowałeś kiedyś na maksa? Chyba nie. No teraz jest na maksa. Znaczy jeszcze można go przewieźć pod następne te, pod następne... No. Następną głębokość, że jeszcze 10 cm, tam do 60, tam jeszcze 15 cm. Okej. Okay. Ale tak jak ja robię zawsze na te 30, bo po co... Na Solcu ile robiłeś? 30, 28, okej. Okay. Głębiej nie trzeba. Okej, okay. To już drugi sezon teraz robiłeś już Attilką, nie? Bo ty wtedy już na poprzedni sezon, przed teraz tym talerzowaniem już było robione Attilką, czy nie? Nie. Nie, czyli dopiero pierwszy sezon, można powiedzieć, na Solcu to będzie ten święto... Znaczy nie, sezonie już jeździłem na Solcu, tam to pole, które talerzowaliśmy, no i było elegancko, no szedł. Okej. Okay. O, a tutaj co? Waży, waży to, bo słuchajcie, żeśmy, Kubie się nie opłacało jechać przodem, to cofnęliśmy tyłem, jak zahamował, to jak gwiazdy zobaczył. Ogień z rury przód, o proszę bardzo, trzypek, żeby jeszcze kurwa tutaj nie ubolewał, że go nikt nie odpala, to trzypek nam pięknie przyjechał na pole, chłopaki przyjechali. Dawaj siedlik, to można siać po prostu, dawaj, co tu jest zrobione. Tu mordeczko będzie groch. O, o. Wchodzimy, bo nie ma płodozmianu u nas. Udało mi się rodziców namówić na groch, żeby wreszcie jakiś płodozmian był. Siejemy tam, prawdopodobnie będzie koło domu. Te 0,7 hektara tam jest mniej więcej. No i tu będzie groch, bo nie chcemy znów się pchać w koszty i siać tutaj jakiegoś kwalifikowanego zboża, bo nie wiadomo, czy je zbierzemy. Trzeba zobaczyć, czy rów i czy to teraz, co dzisiaj robimy, pomoże. Czy już naprawdę musimy wtedy zakładać typowo drenaż i cokolwiek z tym robić, żeby tu wiadomo było. No kurde, powiem wam, no i jęczmień to jest szczota, ale no nie pytajcie nawet, ile tata w ogóle tego jęczmienia zasiał na hektar. Dla mnie jest za gęsto, no ale mniejsza z tym. Rolą się przerwie. Słuchaj, ja wjechałem 2 tygodnie, bo nie mówiłem wam ludziska tego na vlogu, ale teraz wam powiem, bo nie było wałowane, na co bardzo narzekałem.
bo ja przyjeżdżam, a tak, pół pola wzeszło, pół pola nie wzeszło, patrzę, a tam takie pecyny na górce. Ja mówię, czemu nie wołałeś? Nie wołowaliśmy. Jak przyjechałem wołować, to pierwsze co wjechałem w ten jęczmień, on już miał około 4 tygodni, po zasiewie 3, no był dość duży, bo do kostki, wjechałem wałami, wiadomo, on się lekko pozginał, ale słuchajcie, pole jak stół wreszcie było, no i on się podniósł i przynajmniej teraz jest wywałowany i wszędzie w miarę się robi równo, więc to jest najważniejsze, jakieś tam deszcze na solec przyszły, bo kurde, tak teraz myślę, kiedy my się widzieliśmy, jak ja byłem tutaj na siewach przed Bednarami, tak. To ja... Jak przed Bednarami się nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy się? Nie. A nie, nie widzieliśmy było, się. Nie było tak, czasu. Nie było, nie ja było czasu. Zajęty. Ja no niestety taka robota w polu na rolnictwie, więc ja też przyjechałem robotę zrobić i niestety czasu nie było się spotkać, ale najważniejsze, że na Bednarach się spotkaliśmy, ja. chociaż chwilę, bo słuchajcie, na tych Bednarach też nie miałem gdzie o tym pogadać. No to co zrobiliście, to można nazwać totalnym rozpierdolem. Dziękujemy wam z całego serducha, bo nie zwiedziliśmy nic targów, także jak w komentarzach ktoś chce coś ciekawego o targach Bednary napisać, to bardzo serdecznie bym prosił, bo my tylko byliśmy na stoisku Wronkowskiego, jak zamknęli targi. Dopiero jak była 17 i wszyscy już wyszli, my zostaliśmy jako firma i byliśmy u Wronkowskiego tylko na chwilę, bo tak naprawdę my normalnie nie mogliśmy się przejść po targach. To jak niektórzy czekali po godzinę do zdjęcia, to nam się radowało serce, bo powiem wam szczerze, no w życiu byśmy nie pomyśleli, że uda nam się stworzyć coś tak pięknego razem, że tyle ludzi będzie chciało z nami gdzieś tam zbić pionę, przyjść po autograf, gdzie dla nas to jest niepojęte, dla chłopów ze wsi zwykłych i nie wiem, totalny dla nas rozpierdol, że tak powiem, za co wam serdecznie dziękujemy i miejmy nadzieję, że na więcej targów uda nam się jeździć, żebyśmy mogli się częściej z wami spotykać, bo niestety te czasy pandemii to wszystko, no, naprawdę było ciężko, ale widać, że wam tego wszystkiego brakowało, nam też tego brakowało, także no... Kto był i widział, jak nie to MST Shots, zapraszam, jak tam była taka sklejka z 10 minut przyspieszona, no masakra. Jak my mieliśmy przez kilka godzin robienia zdjęć z 20 minut przerwy, to była naprawdę masakra. To co się działo na stoisku Hiperina, których serdecznie pozdrawiamy, i Top Nasiona, Snelle również pozdrawiamy, bo jego John Deere naprawdę zrobił robotę. No to było coś pięknego i dajcie Panie Boże więcej takich targów, może kiedyś, nie obiecuję, ale słuchajcie, wstępnie są takie do pomyślenia rzeczy, że może kiedyś na takich Bednarach taki mój trzypek, czy też na przykład John Deere, który może stanie się małą ikoną, że tak powiem, mojego gospodarstwa teraz, w najbliższych latach, że stanie na takich targach, bo naprawdę gdzieś tam pokazanie takiego Snelli John Deere'a i obok stałby mój John Deere mały z poprzedniej serii, to by było coś pięknego. I trzypek. Tak, i trzypek. Słuchajcie, no ja będę o czymś takim myślał, bo na pewno by było to mega fajne, bo wiele ludzi by chciało sobie na pewno też zdjęcie z takim trzypekiem gdzieś tam trzasnąć. Także słuchajcie, no tutaj jest wszystko do pomyślenia, bo to też dzięki wam ten John Deere się u mnie w gospodarstwie pojawił. Ja dzięki wam też mogę spełniać swoje marzenia, bo zawsze moim marzeniem było kupić sobie swój ciągnik, który mi się marzył. No niestety nie jest to case, ale nie ukrywajmy tutaj. No Kubuś mówi, no tutaj jeśli bardzo chodzi... Dobre wybrał. Tak, jeśli chodzi bardzo o John Deere, to jest półka chyba wyżej, no tak to można powiedzieć. Ja też w poprzednim vlogu nie miałem GoPro na głowie, miałem tylko na chwilę, ale to słuchajcie, to jest taki zapierdziel i to wszystko, wiecie, to jest taka akcja, raz w życiu mi się przydarzyła, że byłem na polu, które miało 20 chyba tylko czy 30 jarów, to było zbieranie kamieni, to trwało może 10 minut, a zrobiliśmy z tego film, bo biegaliśmy jak głupi ze wszystkim, i z kamerą, i z tym, i z tamtym, żeby tylko nagrać, i to samo było z John Deere'kiem dzisiaj, żeby to, wiecie, jest tylko chwila czasu gdzieś na załadunek, dobrze, że przyjechał ze mną Bronek, że przyjechał Adaś, to udało nam się to wszystko ogarnąć, także naprawdę mega się z tego cieszę i nie było też gdzie właśnie o tym John Deere'ku pogadać, bo mówię, no to dzięki wam właśnie ten John Deere'ek się pojawił. Tak lekko jak przejeżdżam, to zrobione nagle. No. Że tutaj gdzie dzięki temu, że nas oglądacie, to możemy sobie te marzenia spełniać i takie piękne rzeczy się tutaj naprawdę w tym roku dzieją. I utrwalać wspomnienia, bo na YouTube to taki zajebisty album, można powiedzieć. No, daj Boże, żeby ten YouTube był zawsze, choć staram się w miarę zapisywać te filmy, żeby kiedyś w przyszłości, w razie w jakby YouTube'a nie było, żeby gdzieś tym swoim dzieciom, czy kiedyś w przyszłości pokazać takowe właśnie filmy, więc ten stary mój komputer, że tak powiem, ze wszystkimi starymi filmami, gdzieś tak od 2014-15 roku jest, ale najbardziej się cieszę z tego, że wiecie, jest ten czas czasami przyjechać na ten solec i gdzie kiedyś ja u Kuby nie miałem czasu nagrać, czy jeszcze bardzo chętnie bym i u Krzysia i u Czubaka ponagrywał, ale no też na to wszystko nie starcza czasu, ale chociaż z Kubusiem my naprawdę przez ten rok nagraliśmy więcej niż przez poprzednie lata. Oczywiście.
bo naprawdę ciężko było, no. Dobrze, że to mój sumsiot w końcu jest, mimo że mleśkamy od siebie z 15 km, no to chociaż można powiedzieć, że Kubuś to mój sumsiot, bo jak dobrze przypatrzyliście się przy filmie z talerzowania, jeżeli nie, to zapraszam serdecznie tutaj na kanale, taki film się znajduje na dwie talerzyweczki, no to widzieliście, że naprawdę daleko nas nie dzieli, gdyby nie cmyntosz i gdyby nie pole wujka, to naprawdę byśmy tutaj byli praktycznie, że ino przez miedzę sumsiodami. Nie no, idzie naprawdę fajnie. Trochę szkoda, że to po trójkącie idzie, ale najważniejsze, no słuchaj, ja nie pamiętam, chyba pierwszy rok po tym, jak zlikwidowaliśmy trawę i drugi, udało nam się zrobić od cmentarza do samej drogi, bo wtedy to są fajne, długie kawałki, słuchajcie. To pole w ogóle nie powinno tak wyglądać, bo to pole powinno być dołączone z tamtymi kawałkami. My to po prostu kiedyś, jak mieliśmy jeszcze krowy, to była łąka i po łące my zlikwidowaliśmy krowy, zlikwidowaliśmy łąkę i po prostu wiecie, tutaj te pola były przedłużone, ale tylko dwa sezony, bo później zalewało strasznie, nic nie szło tu robić i no nie było sensu, bo tak, tamto zboże było do koszenia, tutaj trzeba byłoby jeszcze czekać, albo totalnie się nie dało wjechać, także no naprawdę masakra. Jak w ogóle, mordeczko, pracę w polu? Co ty masz posiane, co jeszcze nie masz posiane? Połowę pszenicy mamy zasianą. Okej, co na solcu w końcu? Właśnie, bo to dla mnie najważniejsze. Co się nie udało się rzepaku? Nie udało się rzepaku, jak co roku się nie udało rzepaku na solcu. Rzepaku zasiałem sobie dwie takie działeczki tam obok mnie. Przyjechał pewniak Focusem. Focus to jest Horsz? Horsz Focus. Zasiał elegancko, tak nawozem, jest. Ciach, ciach, ciach. A tak to co, na solcu teraz będziemy siać pszenicę. Jadę właśnie dzisiaj robić bezorkowo. Uprawić, zasiać i niech rośnie. I niech rośnie. A tak to czekamy jeszcze za kukurydzą. No. Znaczy czekamy, no kończymy siewy pszenicy i zasuwamy z kukurydzą. Słuchaj, co cię mogę pocieszyć i dajcie Panie Boże, żeby też u was tak było. Z kim nie gadam, każdy mówi, że kukurydza schodzi w granicach od 18, 15, słyszałem nawet po 22, 5, tak. To jest maksymalnie. To jest mało kiedy, żeby w roku tak kukurydzę suchą zbierać jeszcze o tej porze. Faktycznie no ten wrzesień był naprawdę gorący. Ja powiem wam szczerze, że cieplej było we wrześniu za dnia niż połowę wakacji, którą mieliśmy i człowiek potrzebował żniwa takiej pogody, więc ten wrzesień naprawdę to pokazał, ale też chyba stresowy rok był dla kukurydzy i ta kukurydza wcześniej troszeczkę ten okres wegetacji skończyła przez ten stres, jaki był z niedoborem wody, tak. I ona po prostu, wiecie, zgubiała, tą wodę oddała, no ale to chociaż powiem wam, że w takim roku, gdzie ceny za kukurydzę nie ma, wszystko jest drogie, to suszenie by wychodziło też drogo, to chociaż ci rolnicy tą kukurydzę w miarę pozbierają. No chociaż tyle, no, jeśli nie przyjdą plonów, do nas jakieś deszcze. Tak, plonów ogólnie no nie słyszę rekordów w tym roku, jeśli chodzi o kukurydzę i tego na pewno nie będzie. Niemożliwe, że będzie, bo siałem kukurydzę 5 czerwca. No tak, to akurat jest, która była, miała być nieudaną kukurydzą najbardziej ze wszystkich, gdzie każdy mówi, że ta kukurydza nic z niej nie będzie. A to słuchajcie, będzie najlepsza kukurydza, bo te deszcze... Wygląda najlepiej. No, te deszcze przyszły późno i dzięki temu właśnie ta kukurydza tak, a nie inaczej właśnie wygląda. Dlatego też, no, może to wygrać. Tutaj też zawsze się śmialiśmy, bo jeden z rolników na solcu sieje kukurydzę, słuchajcie, czerwiec, później czas, ja nawet zbiory kukurydzy na kiszonkę były w grudniu, ale nie pytajcie, nie będę wam więcej się tutaj rozwijał na ten temat. Trzeba byłoby to na własne oczy zobaczyć, to byście wtedy widzieli. Każdy się śmiał, że to nie ma sensu i w ogóle w tym roku może, ale to i tak powiem wam szczerze, to było tak zrobione na szybkości, że tam też za wielkiego plonu z tego oczywiście nie będzie, bo ona też stresowa, to tam jak jest do kolana, to jest naprawdę dobrze. Więc no, u Kubusia najważniejsze, że faktycznie tak gdzieś kukurydza bardzo późna, która jest na dzierżawie. Na dzierżawie, trochę na moim, to wcale, tak jak stado usiadło ptaków, jak wydziobały, tak po prostu jest. No właśnie, więc... 8,5 hektara było przesiewane, no zobaczymy. Co to z tego będzie, także ja czekam na filmiki od Kubusia. Ale myślę, że w listopadzie dopiero dojdzie, bo jeszcze jest zielona oporowo. O, powiem ci, że jeśli chodzi o listopad, jeżeli tacie się uda ogarnąć obrotówkę, to my bardzo prawdopodobne, że jeszcze w tym roku zjedziemy, bo Bronek mówi, tyle lat nie był, dzisiaj ta trasa w miarę poszła, on mówi nie, no na następne pracę, mówi przyjeżdżam, mówi na orki. No u mnie jeszcze jest zimówka do zrobienia, jeśli chodzi o orki, ale nie jest dużo. Zastanawiam się, czy to lepiej zostawić tak na zimę, czy może to zaorać? Zostaw tak, niech to skruszeje. Zostawić to. Jest jak to przeżyjesz, też będzie dobrze. No właśnie, bo teraz się zastanawiam, bo to jest pod groch. Możemy to zaorać, możemy tego nie zaorać, możemy to zaorać na wiosnę, tak jak inne pola, które będą z obornikiem. Bo jeszcze ten obornik takowy będzie, więc
nie wiem, około hektara jest jeszcze na zimę do zorania. Tak mniej więcej liczę, ile to z tego wyjdzie. Także no tutaj to wszystko zależy, jak to będzie. Może być to vlog dla, przepraszam, że tak powiem, niewidomych, bo GoPro niestety czasami tak nagrywa, że może trochę przód John Deere'a będziecie widzieć, może nie, ale trochę gadki, coś sobie pogadamy tutaj, więc zawsze fajnie takiego vloga sobie tutaj wrzucić. I najbardziej takie akcje mi się podobają, jak ja przyjeżdżam i na spontanie z jednej akcji robią mi się 3 albo 4. Także no to jest naprawdę coś pięknego. To jest solet, to jest solet. Szkoda, że my tak z Kubusiem naprawdę, jak ja się wyprowadzałem na solec, to tak naprawdę dobrze się dopiero poznaliśmy, bo można powiedzieć śmiało, że wcześniej, gdy ja mieszkałem na solcu, to my się nie znaliśmy, bo nawet nie mieliśmy jak się poznać, ja tak szczerze. Ja że to mafia solec jest z tego solca. No właśnie, to słuchajcie, no my nie mieliśmy nawet jak się poznać, bo ani szkoły wspólnej nie mieliśmy, ani pól obok siebie. Totalnie wiecie, niby 15 km, ale to czasami człowiek nie zna kogoś ze swojej wioski, a gdzie dopiero pojedzieć 15 czy 20 km. Także my tutaj mówię, z Kubusiem, żeśmy się wcześniej nie poznali, wyszła fajna akcja, kiedyś pamiętam, Kubuś pracą swoją jechał i dostał chyba, ty od Krzysia miałeś numer, żebyśmy przyjechali Kubuś napisał, żebyśmy przyjechali ponagrywać, bo to wtedy pracę miałeś nową? Nie, ale tam Krzysiu coś tam, jakoś tak, no, materiału, tak, bo Krzysiu pracował u mnie trochę na rybnym, ja pracowałem u niego, tak zamieniliśmy się polami, żeby Krzysiu miał bliżej od nas wozić, a my tam od niego, tam bliżej mnie jak ma pola. Więc tu taka akcja wyszła spontaniczna, wtedy z Kubą się poznaliśmy, no i to, słuchajcie, wspólny vibe. Ja wam nie muszę opowiadać, czasami pewnie jak posłuchacie, to wyczujecie, pojebani jesteśmy, to na pewno, to jest pewne. Także tutaj ja się mega cieszę, że mam tak wspaniałe osoby, Boże osoby, które tutaj na tym solcu mamy i od czasu do czasu nawet jak przyjadę, to się spotkamy. Także no tutaj niestety czasami jest to, że ja przyjeżdżam, jest tej pracy dużo, I nie mamy tego czasu się też spotkać, bo Kubuś też ma gospodarstwo, to wszystko czasami wieczorami gdzieś jakiś melanż pójdziemy, to później na drugi dzień trochę ciężko wstać do tej roboty, ale najważniejsze, że jest co robić. Mordo, tak podsumowując, w miarę się robiło czy ciężko? Elegancko. Elegancko? Patrz, na solcu tutaj takie gliniaste podłoże jest i jakoś to przeciągnąłem. No to jestem mega zadowolony. W dołku, no widać, że tutaj wody nie brakuje, to widać, patrz jak to wilgotne. No tak, to mimo, że jest teraz sucho, bo u nas naprawdę mało pada. Nie wiem ile spadło przez ostatnie 2 tygodnie tutaj. Wiem, że w Sieraków troszeczkę chyba popadało jednego razu. Ale Krzysiu mówi, no mówi, ale się nie czesz, bo mówi na solcu, to mówi jak dało, mówi zdychę, to będzie dobrze. No. Także no tutaj jakoś za dużo nie jest, więc pięknie to wygląda. Naprawdę. Szkoda, że nie za dnia, bo to na pewno fajniej nagrał, ale najważniejsze, że materiał jest. My wam dziękujemy ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się widzimy. No i co? Po tym vlogu czekajcie, bo już raczej ze solca, jeśli coś zobaczycie, chyba że dopiero na żniwa Bożego Narodzenia dostaniecie piękny film, jakie są na święta Bożego Narodzenia dostaniecie film ze żniw, bo materiału jest ponad 600 giga i chyba ze 6 czy 7 godzin ogarniania. Także no, roboty jest dużo. Do następnego, na razie, trzymajcie się, cześć. Majo.